Tak sobie, o może teraz trochę lepiej. Czy wystarczająco w dobrą stronę się odwróciłam do Państwa? Troszeczkę w lewo. Okej. Dobrze. Witam na konferencji Hulaj Noga, nie Hulaj Dusza, która jest prowadzona przez Fundację Miss Major. Ja nazywam się Joanna Kramarz, jestem prezeską i założycielką tej fundacji. Misją naszej organizacji jest likwidowanie barier, które wynikają i z podstaw takich ludzkich i ze środowiskowych typu hulajnogi. I chodzi o te bariery, które utrudniają osobom niepełnosprawnym, osobom niewidomym pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na takiej zasadzie, żeby te osoby mogły funkcjonować w społeczeństwie na równi z innymi. Przeciwdziałamy wykluczeniu, działamy na rzecz dostępności, na rzecz włączania, promowania również aktywności, na rzecz włączania osób niewidomych w życie społeczne. Także zaczynamy realizować zadania, począwszy od wsparcia ludzi tuż po utracie wzroku, a kończywszy na wspieraniu aktywności tych, którzy już mają kawałek takiej pracy podstawowej za sobą, którzy są liderami, którzy też otrzymują potem psy przewodniki. Sama również oczekuję na psa, właściwie suczkę, przewodniczkę, więc jakby to są działania Fundacji Miss Major. Staramy się, żeby osoby niewidome mogły żyć aktywnie, żeby środowisko wokół ludzi niewidomych było przyjazne. Jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą konferencję, to mamy taki plan, że na początek tutaj zaprezentujemy, jak wygląda sytuacja pokonywania przestrzeni miejskiej, dlatego spotkaliśmy się tutaj. Jak wygląda sytuacja pokonywania właśnie drogi przez osobę niewidomą, przez osobę z białą laską, kiedy ona właśnie natyka się na taką hulajnogę. Chodzi nam o to, żebyście Państwo po prostu poczuli, zobaczyli w praktyce, na czym polega ten problem, bo wtedy będzie Wam łatwiej o tym opowiedzieć. Potem to zaprezentuje Anna Miętus, która jest członkinią zarządu. Andrzej Matuszyński skomentuje, na czym to właśnie polega, żebyście Państwo też widzieli z punktu widzenia osoby, która już przez długi czas współpracuje z ludźmi niewidomymi, żeby ona to skomentowała, na czym polega problem, jaką trudność w danym momencie pokonuje Ania Miętus. Następnie pan rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich, pan Jakub Dybalski, powie, jak wygląda prawo z punktu widzenia Zarządu Dróg Miejskich, a potem przeniesiemy się do fundacji. Tam na koniec czekał będzie nas poczęstunek. Na początku powiemy o projekcie Niewidomi Liderzy Widoczni Aktywni. Tutaj też Ania Miętus i Dorota Ziental jako uczestniczka tego projektu i obecna pracowniczka fundacji. Następnie zaprezentujemy sytuację pani Katarzyny, która uległa bardzo niebezpiecznemu wypadkowi i ona o tym wypadku opowie też. Będzie można z nią porozmawiać potem. Ona w tym momencie jest w Kielcach, więc tam się kuruje, nie mamy możliwości takiego bezpośredniego kontaktu z nią, ale można też, jest chętna do rozmowy z dziennikarzami. No i następnie zadamy jeszcze raz panu rzecznikowi prasowemu z Zarządu Dróg Miejskich, a Andrzej Matuszyński zada kilka pytań i w taki sposób, mam nadzieję, przed godziną 12 zakończymy naszą konferencję, a potem będziemy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o udzielanie wywiadu. Także teraz przekazuję mikrofon Andrzejowi Matuszyńskiemu i Ania Miętus.